i widzimy, że to natarcie za chwileczkę rozpocznie się pod bombsite, pilnowany przez trójkę zawodników FaZe. No, FaZe jest przygotowany na to, co za parę chwil może się wydarzyć i błyskawicznie będą starali się po raz kolejny znaleźć zwycięstwo w rundzie pistoletowej. Przyjrzyjmy się zatem, jak im to wypadnie, jak im to wyjdzie. Karrigan jako pierwszy prosto w głowę, Interz odpowiedział, jeszcze Twist dokłada coś od siebie, ale ma problemy, bo mocno obijany, chociaż wciąż nie na BS-ie, próbują się przedostać, aby tę bombę podłożyć. No to jednak mają problemy i jeszcze ta rotacja w wykonaniu Prokiego. Interz jednak cały czas dzielnie, jednak przewaga dla FaZe, 3-2. Nie jest łatwo szukać tego zwycięstwa, a Players potrzebuje tego dobrego wejścia w mapę. Absolutnie, tutaj dobry start musi się pojawić w szeregach ekipy Players. Axil teraz na blisko ma Brokiego i pięknie tutaj Broki, mimo iż był mocno poobijany, otrzymuje pestkę prosto w głowę. Axil cały czas, zobaczmy, i w tym momencie Robs jeszcze w międzyczasie zdobywa eliminację. Axil kontra Robs, kto wygra tą wojnę nerwów? Axil ma świadomość, że Robs dobrze czuje się w tym spotkaniu, dobrze czuje dzisiejszy mecz, natomiast teraz fejkuje rozbrajanie tej bomby i jednak Axil z hat-trickiem i to dobre rozpoczęcie, ten dobry start, o którym wspomniałeś, pojawia się po stronie drużyny Force w wykonaniu FaZe. Tak też się dzieje. Karrigan ze scoutem, pozostała część drużyny na Desert Eaglach i za parę chwil też możliwość, aby wypracować rezultat remisowy, chociaż to akurat będzie trudne i szczerze mówiąc nie wierzę w to, aby Players na mapie Mirage miało odpuścić. Oni tutaj błędów popełniać nie mogą. Tych błędów było zdecydowanie za dużo w szeregach tej drużyny, jeżeli chodzi o grę na poprzedniej mapie. No i też jeżeli chodzi o poprzednią mapę, no to FaZe potrafiło wygrywać rundy ze zdecydowanie gorszym ekwipunkiem i teraz cały czas drużyna Players gdzieś raczej z tyłu głowy ma tą informację, że muszą mieć się na baczności. Tutaj margines błędu może w tym momencie być taki, że nie będzie wybaczał absolutnie żadnych potknięć, żadnych błędów i te kluczowe starcia, kiedy rundy są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, mogą zaważyć o ostatecznym wyniku mapy numer 2 wybranej przez drużynę Players. Teraz to wszystko się nam troszeczkę uspokoiło, ale za chwileczkę terroryści znowu rozpoczną swoją szarżę pod bombsite, który atakowali w rundzie pistoletowej. Tutaj tym razem dwóch zawodników, jeden z nich głęboko w bombsite. To Broki szuka szans, obija, ale jednak bez eliminacji, chociaż teraz Robs dodaje coś od siebie. Jeszcze raz Robs, znakomite podejście ze strony Shorta, 2-2. Nieźle wygląda to ze strony FaZe, ale bomba podkładana, oni nie mają zestawu do rozbrajania. I obawiam się, że takiego nie znajdą również w okolicy B, a więc teraz czas. Będzie grał na ich niekorzyść Rain. Nie udało się, nie poradził sobie również Karrigan, 2-0. No i teraz już tylko i wyłącznie czysta runda ekonomiczna. Czysta runda ekonomiczna, no i w tym momencie dobry start naprawdę od drużyny Players. Były delikatne problemy, no i znowu te problemy nie kto inny jak Robs. Starał się wygrać tą rundę praktycznie, że w pojedynkę. Natomiast przewaga wyposażenia w tym momencie zadecydowała i ta skuteczność drużyny Players. Wynik 2-0, no i tak naprawdę 3-0 na wyciągnięcie ręki, ale też dopiero może jakoś troszeczkę dalej idące wnioski będziemy mogli wyciągnąć, kiedy to zobaczymy, jak FaZe będzie prezentowało się w rundach full. No i też tutaj ta dyspozycja Brokiego, który jak na razie nie najlepiej wchodzi w to spotkanie, ale to może też za daleko idące wnioski. Na razie tylko dwie rundy za nami. Gdyby jeszcze teraz FaZe zdołało zdobyć 2-3 fragi, to mocno osłabiliby i tak nie najlepszą ekonomię drużyny Players, chociaż wiele wskazuje na to, że tym razem jednak bez zawahania, bez potknięcia, tak też się to kończy. Rezultat 3-0. Dawid czy tam miał przepis na Bigos? Może miał przepis na sukces po stronie defensywnej przy pierwszym fullu. Bigos równa się sukces. No i zobaczmy. Runda numer 4 już nam się rozpoczyna. Tak naprawdę na dobre się rozpoczęła, ale też jeszcze zawodnicy Players jakby spodziewali się gdzieś agresji w okolicach środka. Widzimy, że mocno defensywnie ustawieni w tym momencie Shiro oraz Nafani. Bomba u Axila, który za chwileczkę dorzuci ten granat dymny, aby odciąć wizję w okienku dwójce zawodników FaZe, ale też widzimy, że Broki z AWP-ą ustawiony w okolicach tiketu, tak więc jeżeli ten atak będzie rozpoczynał się pod bombsite'a, to mogą mieć duże problemy w tym momencie zawodnicy Players.
Ale jeszcze 60 sekund, a więc sporo możliwości, jeżeli chodzi o zmianę decyzji. Chociaż nie wydaje się, aby o tym w ogóle Flames myślało. Szukają tego czwartego punktu, ale Rob Salerz zaskoczył. Świetny flash w wykonaniu Brokiego. Przejście przez granatymny. Teraz jeszcze Hobbit szuka eliminacji na Reignie. Udało się go lekko pobijać, ale akurat te 12 punktów zdrowia mniej niewiele zmienią. No i na 40 sekund przed zakończeniem czwartej rundy jeszcze Shiro szuka swoich szans, aby zamieszać pod bombsite'em B. Prawdopodobnie czeka na rotację Axil po flashu. Miał na dłoni Brokiego, nie udało jej się jednak zdobyć tej eliminacji, a Broki błyskawicznie odpowiada i ta przewaga, jeżeli chodzi o liczebność dla Face, wygląda nieźle, chociaż Hobbit odpowiada. Teraz jeszcze Shiro łapie twista, mamy 3 na 3. Shiro podchodzący od pleców, ale Rob w konektorze pokazał, na co go stać i robi to po raz kolejny. Inters w międzyczasie, ale bomba wciąż nie jest podkładana. Spore problemy ma z tym drużyna Players, teraz tylko Karrigan. No ale jak on to rozwiąże? Świetny nade, 1 na 1. I czy spodziewa się Interza? Tak, jeszcze go trafia, niesamowite, ale czy będzie w stanie to wykończyć? Czy zobaczymy 3 do 1? A może jednak Players utrzyma się na prowadzeniu? Nie ma szans, Karrigan, on to robi. No tutaj ta pestka, która powędrowała wprost w głowę przeciwnika, Karrigan to usłyszał, że no tam zadzwonił kask zawodnika drużyny Players i już myślałem, że po raz kolejny to Players w tym klaczu będzie górą, bo to ustawienie było dobre. Karrigan myślał, że bardziej gdzieś właśnie przy ninży, przy standardzie jest ustawiana ta paka, ale przez to, że udało się dobrze przeskanować pozycję swojego rywala, no widzimy, jaki szczęśliwy. Sam ma świadomość tego, że no tutaj jednak troszeczkę farta miał w tej sytuacji. No i jest, jest to przełamanie dla ekipy Face, ale na razie to zwiastuje jedną dobrą informację, że w końcu dostaniemy wyrównany pojedynek, ten na mianę 5 gwiazdek. No chyba, że ostatecznie Face poszuka kompletnej dominacji. Teraz jednak mieli oczywiście prawo, aby zwyciężyć bez większych problemów to starcie. Mieli sporą przewagę, ale jeszcze mocno namieszała drużyna Players. Przez moment przewaga dla Face 5 na 3, ta nie została utrzymana, paczka podłożona, ale i tak wszystko, co dotychczas udało się zaoszczędzić, musiało zostać wydane. Tak to wygląda w tym momencie z perspektywy drużyny terrorystów. Axil, no niesamowity spokój w tym wszystkim. Inter złapie Brokiego, no i zaczynają się prawdziwe terapaty. Axil, ależ cudownie teraz prosto w głowę Karrigana, do tego Hobbit dołoży coś od siebie. No nie, bez straty, bez jakiegokolwiek zagrożenia ze strony Face ma zakończyć się ta runda? No tak, ale to w tym momencie jest kosa od Reina. No i to chyba na razie jedyny pozytyw, ale wracając i kończąc moją myśl, no to faktycznie chciałbym zobaczyć, który z zawodników drużyny Face nie będzie runda tylko i wyłącznie z pistoletami, ale prawdopodobnie przed kolejną rundą full w wykonaniu graczy CT zobaczymy jakąś przerwę. No, duża nieporadność, kiedy zerkamy na to, co działo się parę chwil temu, na to, w jaki sposób starali się dominować i porównujemy do tych problemów, które w tym momencie pojawiają się na naszych ekranach, to tak jakbyśmy obserwowali zupełnie dwie różne formacje, a to cały czas jest Face. Muszą błyskawicznie poszukać rozwiązania, bo ta sytuacja już za parę chwil może zrobić się naprawdę nieprzyjemna i oni dokładnie zdają sobie z tego sprawę. A więc teraz kluczowy jest bardzo szybki rewanż, szybka odpowiedź, która może pozwolić na to, aby ta sytuacja jeszcze tak źle nie wyglądała. No i teraz to rzeczywiście może się udać, chociaż Shiro kontruje Karrigana, wciąż jednak przewaga 3 na 2 dla Face. Shiro ostatecznie łapie również Twitcha i pod bombsite'em B ma nadejść rozwiązanie tego sporu. No ale zobaczmy, jak Inters mocno ucierpiał, że tam faktycznie nie udało się zdobyć tej eliminacji, to dużo, dużo szczęścia. Po stronie zawodnika ekipy Players teraz znowu bardzo ładnie Shiro, to już jest czwarta w tym momencie eliminacja, która wpada na konto tego zawodnika i uratuje Broki tylko 2 eliminacje, ale też trzeba przyznać, że zbyt wielu szans na zdobywanie entry fragów na razie snajper ekipy Face nie miał. Players chyba szykuje się już na to, aby zaatakować bombsite A, chociaż jeszcze Axil szuka kontaktu, chociaż widzieliśmy, że to domykanie poprzednio dało znakomity rezultat, bo Twist wracający z pod bombsite'u B szybko złapany, tak samo szybko jak teraz Rain zainterweniował, łapiąc na Faniego, Inters Hobbit. No i ta skuteczność indywidualna, której zdecydowanie brakowało na mapie The Inferno, wraca i znowu są świetnym zagrożeniem, olbrzymim zagrożeniem dla przeciwnika, które już za parę chwil może obfitować 6 punktem dla Players, bo tylko Karrigan w walce, tak też się dzieje. Chyba nic z tego rezultatu 2 do 0, Jonesification.
Na razie wszystko na to wskazuje. Absolutnie tutaj okej, to jest dopiero 6-1, 7-1 na wyciągnięcie ręki, ale nie martwi mnie o tyle wynik, o ile no faktycznie oprócz pistoletówki i tej rundy, kiedy Robs został, ale trzeba przyznać, że w rundach full na full players dominuje i to jest na pewno taki w tym momencie po tym Inferno obrazek absolutnie nas zaskakujący. Tak, zdecydowanie, bo tego nie można było się spodziewać, aby tak wielką nieskuteczność obserwować po stronie drużyny antyterrorystów. Bardzo agresywnie Robs, ale tak naprawdę na razie ciągłe wchodzenie przed celownik rywalą. Tutaj nic innego nie obserwujemy, jeżeli chodzi o to podejście ze strony defensywnej. Ta przerwa taktyczna, o której wspominałaś, ona musi pojawić się błyskawicznie, bo sam w sobie rezultat jest już bardzo niezadowalający. Jeżeli za parę chwil nie zobaczymy kompletnego rozwiązania, to mam wrażenie, że tego rozwiązania tutaj nie zobaczymy wcale. No tutaj ja jeszcze cały czas mimo wszystko wierzę, że Face będzie w stanie się podnieść i powiedzmy taki w miarę korzystny rezultat, albo może inaczej, najmniejszy wymiar kary, bo w tym momencie Players już ma bardzo dobrą zaliczkę na tą pierwszą połówkę wypracowaną i nie wyglądają na zespół, który miałby się w tym momencie tylko na tych 7 rundach zatrzymać, bo nic nie wskazuje w tym momencie na to, żeby Face w jakiś cudowny sposób powstrzymało swojego rywala, tym bardziej, że już na Fanny podkłada bombę. Zostaje tylko Twists oraz Karrigan. No i tak, wynik 7-1, tak jak wspominaliśmy, ta przerwa musi się pojawić, bo faktycznie ekipa Players odjeżdża niebezpiecznie i nie martwi nas sam wynik, tylko właśnie w jakim stylu drużyna Face te rundy przegrywa. To jest jedna, bo odpowiednią formę, której brakowało na poprzedniej mapie, a na razie tylko i wyłącznie 2 fragi. Zupełnie jak Broki, który po raz 3 albo 4 korzysta ze snajperki. Temu kompletnie nie służy, jeżeli chodzi o to, ile miał prób, ile wykorzystanych. Może teraz pod B się uda, ale Shiro też czeka na snajpera i tu za parę chwil może być naprawdę ciekawe starcie pomiędzy dwoma znakomicie radzącymi sobie zawodnikami korzystającymi z AWP. Czas ucieka, ale Players nie zamierza się spieszyć, szukają optymalnego rozwiązania. No ale też trudno wierzyć w to, że Face nagle miałby znaleźć 7 punktów bez zatrzymania i poszukać z rezultatu 8-7. To jest raczej niemożliwe. No i na razie zupełnie inaczej niż w rundach poprzednich. Teraz chcą wszystko rozegrać zawodnicy Players na spokojnie, czekając na agresję ze strony swojego rywala, ale też drużyna Face nie może się w tym momencie pomylić. No i Broki w końcu, dobry start, dobre rozpoczęcie, ale też Inters po prostu wpakował się wprost pod celownik swojego przeciwnika. No i jest przyspieszenie, tutaj widzimy, jest Broki po raz kolejny. Czy on teraz będzie bohaterem swojego zespołu? Broki próbuje, dwoi się i troi, ale już wiedzą, że Axil jest w bombsite, ale nie zdają sobie sprawy prawdopodobnie z tego, że Shiro z AWP na dywanach. Czekałem też, żeby Axil przerotował tutaj w tym momencie Rain dwukrotnie. No i zostaje sam Hobbit, ale Rain i Broki bardzo mocno poobijani. No i Hobbit już łapie jednego z nich. Bomba może i na widoku, ale Hobbit chce rozegrać to wszystko na spokojnie. Ma świadomość, że pozostał snajper drużyny Face i chyba niepotrzebnie teraz ten strzał niecelny. Zobaczmy, jak chce to wszystko rozwiązać Broki, ale Hobbit mądrze. Hobbit na spokojnie i teraz doświadczenie zaprocentowało. Patrzymy dopiero w rundzie numer 11, po raz kolejny Face na fullu, ale też Face, które na razie na tych rundach full po prostu nie istnieje. To myślę, że to jest idealne podsumowanie, to co powiedziałeś, po prostu nie istnieje, bo Player stara się kontrolować tę grę pod każdym względem, ekonomicznym, kontroli mapy, rozdawania kart i tak to się wszystko układa na przestrzeni ostatnich chwil. Nie pamiętam jeszcze momentu, w którym Face miałby kontrolę środka. Tego raczej nie obserwujemy. Cały czas to Player w tym miejscu jest w stanie prowadzić składną ofensywę. Mało tych zagrań również przy rampie, które często dają olbrzymią przewagę w momencie, w którym rywal chce atakować. Może teraz Rain, to może być jego chwila. Jeden, drugi, znakomity strzał prosto w głowę, szuka trzeciego, ale nie ma sensu dalej walczyć. Po co ryzykować? Ma pełną informację, ma przecież 2 fragi i teraz po prostu grać na czas. Dokładnie, dorzucić granat dymny, przekazać informację kolegom z drużyny i odpowiedzieć właśnie na tym forsie, w tym najmniej spodziewanym dla rywala momencie. No ale właśnie, jak odpowiedzieć to w takim stylu? Bardzo, bardzo dobrą robotę w tym momencie zrobił
Rain dla swojego zespołu, ale widzimy, że tutaj będzie szukał tej walki. Robs jeszcze gdzieś w międzyczasie łapie na Fanny'ego. No i zobaczmy, Hobbit jednak za K47 górą teraz wykorzystuje przewagę swojego wyposażenia. Karrigan się myli! A Hobbit, zobaczmy, kapitalnie Hobbit teraz w pojedynkę. Bomba jeszcze w łączniku, ale też Broki daleko, daleko z tyłu. No i tutaj Hobbit czy Broki, czy kolejna taka runda ma wpaść? Ale nie ma czasu. Jest sukces, jest sukces w końcu, ale wymęczony. Natomiast to jest najważniejsze dla FaZe, że się udało. Tak naprawdę udało się Raidowi, bo to co zaprezentował w okolicy respa... Zrobił najwięcej dla swojego zespołu. Dlatego też na początku się dziwiłem, dlaczego Broki nie rusza w kierunku swojego rywala, ale jednak później się zdołałem uspokoić, spojrzałem na zegar i faktycznie tutaj tych sekund było zbyt mało, żeby Hobbit tę paczkę mógł podłożyć. Ale trzeba pójść za ciosem, trzeba znowu odpowiedzieć, ale to jest wymiana jeden za jednego, agresja w okolicach mida i tak jak tutaj wspominałeś, że faktycznie bardzo często zawodnicy FaZe tracą kontrolę środka. Ale teraz Robs znowu się uaktywnia, daje znać o sobie. No i Robs próbuje agresywnie, Shiro dopiero teraz podnosi bombę, jest szansa, ale jednak Shiro wraca. No i będzie teraz czekał na swojego przeciwnika, tylko też Robs nie szuka walki ze swoim rywalem. Ma świadomość, że no tutaj na daleki dystans tej AWP może być Shiro bardzo, bardzo groźny. No i teraz Axil wskakujący do okienka. Jeżeli będzie chciał zajść na bombsite B, to tego Broki może się nie spodziewać i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Axil, chociaż Broki jakby przeczuwał, że gdzieś może jeszcze od kuchni podchodzić rywal, no i Broki będzie bardzo ważnym elementem tej defensywy, chociaż jak spojrzymy, że on w tym momencie tylko z Diglem, oczywiście ma WP w swoim ekwipunku, ale teraz na bliski dystans postanowił wykorzystać ten pistolet i to mu się opłaciło w 200%. Shiro jeszcze zeskakuje, ale słyszał to, na pewno słyszał to Broki, a Shiro ten noscope niecelny. No i w tym momencie scenariusz dla FaZe Clanu, chociaż trudno jeszcze stwierdzić. Teraz było blisko, Broki jednak popełnił błąd. To na pewno nie była najlepsza interwencja w wykonaniu zawodnika formacji defensywnej. Ale i Rob w konektorze wielokrotnie pokazywał, na co go stać. Teraz jednak nie poradzi sobie z Nafanim. Pechowy też flash Axil! Ależ pięknie, Karrigana nie ma, defensywy bombsite'u B nie ma i szans na czwarty punkt też wydaje się po prostu nie ma. No i widzimy, że tutaj ten atak pod bombsite'em B absolutnie udany, chociaż jeszcze złapany tutaj został Nafani. Tylko widzimy, jak daleko od tej sytuacji w tym momencie Broki oraz Rain. No i już nie ma możliwości, żeby zawodnicy FaZe ruszyli w kierunku swojego rywala, no bo wiedzą, że absolutnie ten ekwipunek będzie im potrzebny na rundę kolejną. Pomimo, iż udało się wygrać dwie rundy, no to i tak sporo mimo wszystko tych strat drużyna FaZe miała w każdej z poszczególnych rund. A tutaj jeszcze ta powtórka, no naprawdę fenomenalna eliminacja. No i mamy kolejną rundę dla drużyny Players, to już jest 9-3. Dlatego jestem ciekawy, jak to wszystko jeszcze będzie wyglądało. Czy po zmianie stron będziemy mieli... W drugą stronę. 6 punktów straty do przeciwnika. Wygląda to bardzo nieprzyjemnie, szczególnie, że coraz szybciej zbliżamy się do zakończenia zmagań pierwszej części tego spotkania. Hobbit dostrzega Robsa i to jest niesamowicie trudna sytuacja. Oj, Hobbit teraz może wykorzystać to... Nie najlepsze ustawienie rywala, ten brak czujności, ale ostatecznie atak pod B, gdzie ustawiony Karrigan trafia, jeszcze Intes reaguje, Karrigan po raz drugi, przydałby się hat-trick w jego wykonaniu, tak też się dzieje, Shiro z odpowiedzią, 2-2, ale Hobbit jest obity i Hobbit szybko na B się nie pojawi. Zastanawiam się w ogóle, czy nie spróbują teraz podejść z bombą na A i Robs powinien wiedzieć, co się szykuje i tak się dzieje, ma bombę, FaZe musi mieć ten czwarty punkt. No i teraz troszeczkę przekombinowali zawodnicy Players, ale widzimy, jak ciężko się gra. Jest kolejna runda, 9-4, ale FaZe cały czas może wrócić do tego spotkania. No najlepiej byłoby zdobyć teraz kolejne 2 punkty, bo 9-6 nie wyglądałoby źle, jeżeli jeszcze wygrałbyś rundę pistoletową po zmianie stron. To jesteś tak naprawdę w stanie nawiązać kontakt i rezultat remisowy, co będzie niezwykle istotne w poszukiwaniu sukcesu rezultatem 2-0. Twist, proszę bardzo, łapie Shiro. Do tego Axil obity.
punktów zdrowia nie ma wiele, bo to 26 HP. Pieniędzy też players nie mają, a więc FaZe jest na dobrej drodze, aby z tego wyniku 8-1 wrócić do rezultatu 9-6. No właśnie, no tutaj przy wyniku 8-1 zupełnie inny obraz nam się tego spotkania rysował, że to faktycznie może być powtórka z tej mapy numer 1, tylko właśnie na korzyść drużyny w tym momencie atakującej. Ale FaZe jeszcze się podnosi, FaZe jeszcze będzie walczyło. I oczywiście w ataku będą piekielnie, piekielnie niewygodnym rywalem dla drużyny players. Ale czekamy, jeszcze może tutaj będą starali się pokusić o jakiś element zaskoczenia terroryści, chociaż Robs słyszał swojego rywala, Inters zeskoczył, ale bardzo blisko w tym momencie rampy był Robs. No i Rain tutaj przy łączniku cały czas skoncentrowany, no i widzimy, zdobywa eliminację, ale on tak naprawdę szukał Hobbita, który był w stanie jeszcze mimo wszystko zrefragować. No i jeszcze zobaczmy, jest na Fanny, który łapie Twistsa, no ale jest tutaj Robs, który zobaczcie jak teraz z tej AWP czaruje. Kapitalna dyspozycja. I oni już za parę chwil będą starali się to udowodnić po raz kolejny, a więc czysto teoretycznie powinno być 9-6, ale nawet te Desert Eagle potrafią tutaj wywołać spore zamieszanie. A więc może jeszcze dwucyfrowy rezultat dla players, to też jest w walce, to też jest w grze. Wynik, który oczywiście powoli skreślałby szansę na powrót dla FaZe, a teraz Twist dostrzegł głowę przeciwnika, ale nie udało się wycelować. Na jego szczęście problem z namierzeniem go miał również Hobbit. Ale players już za parę chwil uderzy. Bombsida celem głównym. No i zobaczymy, jak to wszystko zakończy się w rundzie numer 15. Czy jeszcze faktycznie, tak jak powiedziałeś, tutaj terroryści z tymi diglami będą w stanie pozdobywać jakieś eliminacje, chociaż Rain rozpoczyna fragowanie, ale Inters był w stanie odpowiedzieć. 15 HP mimo wszystko mocno w tym starciu Inters ucierpiał, tylko Hobbit daje już masę informacji, bo on jest w drabinkowym. No i ciekawe, czy za chwileczkę nie zobaczymy jakiejś zmiany decyzji. Nie, jednak nie ma o tym mowy. Teraz Axil wpada wprost pod celownik Robsa, który jeszcze podskakuje nad tiketem. Ale Shiro tutaj, kapitalna pestka Inters. Co oni teraz robią? FaZe w szoku, no bo przed chwileczką wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. Ale teraz te magiczne pestki zadecydowały o tym, że bomba podłożona. Shiro z AWP-ą, Inters M4. No i zobaczmy, czy za chwileczkę Twist nie wejdzie pod celownik swojego rywala. Shiro w takim momencie nie mógł się pomylić. No i zostaje sam Broki, który jeszcze dwoi się i troi, próbuje, ale jego pozycja jest już znana, przyspiesza, no bo wie, że ma tutaj bardzo małe szanse po tym strzale już całkowicie myszkę od wybranej przez ekipę players, ale tutaj wspominaliśmy o tym, że przy wyniku 9-6 ta pistoletówka nie będzie tak istotna jak w tym momencie przy rezultacie 10-5. FaZe musi skutecznie zaatakować, żeby dać sobie jeszcze jakieś szanse, żeby nawiązać kontakt w walce ze swoim rywalem, chociaż na Fanny szybciutko chce wybić im ten pomysł z głowy, ale atak pod bombsite'em B to może się udać. Tutaj jednak nie sprawdzają pozycji Shiro. Axil w międzyczasie zostaje tylko i wyłącznie Karrigan, który jest daleko, daleko z tyłu. No i jak na razie players bez żadnej straty. No i ciężko będzie wrócić, jeżeli przegrywasz rundę pistoletową i rywal prowadzi wynikiem 11-5. Ciężko będzie wrócić. Jestem ciekaw, w jaki sposób to wszystko już za parę chwil będą starali się rozwiązać zawodnicy formacji FaZe. Tylko po 250 u Robsa. Reszta drużyny z glockami. No tutaj podłożenie bomby oczywiście można by nazwać dużym sukcesem. No i wydaje mi się, że w tym momencie to dla drużyny FaZe jest tak zwany plan minimum, który będą chcieli zrealizować. Ale zadanie bardzo, bardzo trudne, tym bardziej, że no faktycznie tutaj brak kevlarów może zadecydować o tym, że nawet żadnej eliminacji ze strony ekipy FaZe możemy nie zobaczyć, nie mówiąc już o podłożeniu tej paczki, o której wspominaliśmy. No i teraz Axil, chociaż mocno ucierpiał, teraz również na Fanny trafiony, ale czekają, grają na spokojnie. Chcą wykorzystać tutaj te granaty. Hobbit teraz skraca sobie łącznik, łapie pierwszą eliminację, no i już zaczynają wpadać bardzo szybciutko te fragi na konto graczy CT. Za chwileczkę 12-5. No i pierwsza szansa FaZe, żeby... Tak naprawdę druga szansa FaZe, żeby wrócić, no bo była szansa w tych rundach pistoletowych. Tylko tam tak naprawdę bez straty, teraz również. No i jeżeli się na pistoletach nie udało, no to może ten... Formację, którą mieliśmy okazję obserwować w czasie zmagań fazy grupowej, bo tam właśnie taka duża nieporadność.
którą w tym momencie obserwujemy. Oczywiście nie skreślamy wciąż Face, ale zdajemy sobie sprawę, jak krytyczny jest ten rezultat i jak niewiele brakuje, aby jednak przeciwnicy byli w stanie przejąć pełną inicjatywę nad tym, co dzieje się na mapie. Chociaż mam wrażenie, że ta inicjatywa i tak już jest po ich stronie. Shiro jako pierwszy. Shiro jeszcze, proszę bardzo, dwie kolejne eliminacje. No nie. Powiedzmy sobie otwarcie, Radku, tutaj się wracać nie da. No nie, no nie w takim stylu, absolutnie nie w spotkaniu na tej mapie, bo w tym spotkaniu oni cały czas w grze absolutnie pozostają, nawet przy ewentualnej porażce, która chyba zbliża się do nich wielkimi krokami na mapie Demiraż, to zobaczymy rozstrzygającego overpassa, chociaż Rain teraz kapitalnie z tego pistoletu jeszcze będzie na pewno próbował. Axel jednak na razie bardzo spokojnie na środku. Nafan asystuje, dobrze dorzucony granat odłamkowy na pozycji jednego z zawodników formacji terrorystów. No i może okazać się, że Face tutaj żadnego zamieszania po stronie ofensywnej nie będzie w stanie wprowadzić. Miało być tak pięknie, miało być 9 do 6, skończyło się 10-5, a może skończyć się całe to spotkanie rezultatem 16 do 5, bo tutaj Players wszystko, ale dosłownie wszystko ma pod kontrolą. Jeszcze twist, ale nawet jak zdobędzie fraga, co to zmieni? Te pieniądze i tak są w większości przypadków. Podczas pierwszej mapy, że tam faktycznie Players bez podjazdu, no to chyba z Felder musimy się zgodzić z jednym. W tym momencie Face nie ma nic do zaprezentowania na Mirażu. No niestety. Spodziewałem się zdecydowanie lepszej strony atakującej w wykonaniu. Sama w sobie defensywa i tak pozostawiała wiele do życzenia, nie udało się jej naprawić. Chociaż prób kilka było, żadna z nich nieskuteczna. No ale teraz znowu bija 20 sekund, a jest po rundzie. Tutaj Face nic a nic nie robi. Nic. Dzielić punkty procentowe to takie 60 do 40 mimo wszystko dla drużyny Players, która udowadnia, że na lanie też potrafią być groźni, żeby tutaj faktycznie przestać ich kategoryzować w tej hierarchii drużyn, które potrafią prezentować się dobrze tylko na spotkaniach online'owych, a teraz zostaje sam Twist, no i za chwileczkę będzie...